Jutro rolnicy z Zielonego Miasteczka organizują dużą manifestację przed Urzędem Rady Ministrów. Protestujący podsumują dotychczasowe działania i ogłoszą nową formę protestu. O godzinie 11 w Zielonym Miasteczku będzie sprawowana msza święta. Po 129 dniach rolnicy zwiną jutro Zielone Miasteczko. Jednak to nie koniec ich protestu. Protestujący podsumują dotychczasowe działania i ogłoszą nową formę protestu. W Zielonym Miasteczku będzie sprawowana msza święta dziękczynna. Gospodarze będą też prosić o dalszą pomoc w realizacji przez rządzących ważnych dla polskiej wsi postulatów. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma ona m.in. uchronić polską ziemię przed wykupem przez obcokrajowców. Żeby nie te nasze protesty, to dzisiaj ta ustawa, nawet gdyby ta ustawa była, to byłaby dużo, dużo, dużo gorsza. Nie wiem nawet, czy by była, bo przecież dzisiaj się wszyscy, dzisiaj większość Polaków wie, co to jest strajk w obronie polskiej ziemi. Tak? Naszym hasłem było walczymy o polską ziemię, czyli to doprowadziło te nasze protesty do tego, że ludzie zaczęli się interesować. Rzeczywiście, jaki jest problem, bo wcześniej jak się rozmawiało z ludźmi, że idziemy do Unii i będą obcokrajowcy wykupywać polską ziemię, no to każdy mówił, że no przecież Polacy też mogą tam jechać i kupować. Nowe przepisy wprowadzają szereg ograniczeń, które mają zapobiec wykupywaniu polskiej ziemi przez bogatych rolników lub przedsiębiorstwa z zachodu Europy. Jednak nie zabraniają wprost cudzoziemcom i spółkom z kapitałem zagranicznym kupować naszych gruntów rolnych. Nieszczelność ustawy nie napawa optymizmem. Ona ogranicza częściowo. Daje szansę oczywiście większą polskim rolnikom, daje możliwości to, że rolnik polski będzie miał możliwość nabyć, dlatego że jest mieszkańcem i będzie zamieszkiwał. Natomiast równie dobrze może skorzystać z tego prawa cudzoziemiec, który jest członkiem Unii Europejskiej, który będzie mieszkał obok i będzie tak samo.